kochane. Wszyscy razem! Mars, Venus, Księżyc! Stefan, wysokość 114,5 metra, 114,5 meters. Jak na razie najlepiej skaczą VIP-y. I uzyskał odległość 112,5 metra, 112,5 meters. Kochani, są takie chwile. Podnieście ręce w górę! I to był całkiem poprawny skok w wykonaniu Klimka Muranki. 120 metrów. No i tutaj przydałoby się gromkie, ale znakomity skok. Metra. 129.5 meters. Może uda się za chwilę krzyknąć, ale już potrafimy. 23 w Wiśle. W okolicach 118 metrów, nawet nie. 115,5 metra. 115.5 meters. I to jest jak na razie piąta odległość tej serii treningowej. Kto ma trąbkę, trąbi to, co słyszy. Thomas Dietkart, 127,5 metra. 127.5 meters. Honded Steven of Franciszkowa, 5 metra. Reprezentant Finlandii, Jarmko Meppe. Pokażcie biało-czerwone barwy Zakopane! W tym skoku reprezentant Finlandii 115 metrów. 100 najlepsze wyniki w tym sezonie, a teraz Józef Powietrzu i mocno wmuchamy po karty. Dobry skok Kamila Stocha. 125,5 metra. 125,5 meters. I jak na razie to jest czwarta odległość tej serii treningowej. Kamil Stoch, dwukrotny mistrz olimpijski w Soczi. Wielkie brawa! Ruszył Piotr Żyła. To 11,5 metra to odległość Piotra Żyły. Przypomnę, to na razie seria treningowa. To był Japończyk Daikito. I w tym skoku 111,5 metra, 111,5 meters, fundę telskowa, 5 metra. Jak skacze Mars, czas na Wenus. Wenus, uwaga! 3, 4, skaczemy Wenus! Ależ to był fantastyczny skok Andersa Jakobseda. 131,5 metra, 131,5 meters, fundę 31,5 metra. I to jest jak na razie pierwsza odległość tej serii treningowej. Zatem zobaczymy. 35. Michel Heibeck z Austrii. Fenomenalny skok zawodnika, który
Był drugi w tegorocznej edycji turnieju czterech skoczni. Wicelider Pucharu Świata. 138 metrów. Tylko 2,5 metra bliżej od rekordu skoczni. 138 meters. Bezpiecznie w okolicach 130 metra. Dokładnie 128,5 metra. 128 metra. Thank you.